Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, rozdział 11? Bóg spełnia wszystkie obietnice. Tak uczy nas Słowo Boże zapisane w liście do Rzymian, rozdział 11, wersety od 1 do 3. W rozdziale 11 rozpoznajemy następujące kluczowe zagadnienia. Po pierwsze, Bóg jest miłością, miłuje swój ziemski lud. Dowodem na to są fakty, że ratuje poszczególnych ludzi z tego ludu oraz w przyszłości ponownie całkowicie zwróci się do swojego ludu. Posłał do nich Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ponadto wiemy, że Bóg jest święty, z powodu swojej niewiary Izraelici są przez Niego karceni. Bóg jest wierny. W rozdziale tym wiele miejsca poświęcono prawdzie, że Bóg wypełni wszystko, co obiecał swojemu ludowi izraelskiemu. W rozdziale tym, czyli rozdziale 11 listu do Rzymian. Przez 11 rozdział listu do Rzymian, wierzący czasu łaski może jasno rozpoznać pozycję Izraela. Izrael pozostaje ludem Bożym. Izrael w obecnym czasie jako naród nie posiada szczególnych przywilejów. Przed ludem izraelskim leży wspaniała przyszłość. I wiemy o tym, że Bóg odwraca się jedynie częściowo. Mamy kilka dowodów, powiedzmy, że trzy, że nie wszyscy zostali odrzuceni. I ten dowód jest między innymi w Rzymian 11, rozdział, werset 1. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą. Z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Tak wyraźnie apostoł Paweł to zauważa. Pierwszym dowodem, że Bóg niezupełnie odrzucił lud izraelski, jest sam apostoł Paweł, Izraelita z plemienia Beniamina, który doświadczył w swoim życiu łaskę Bożą, mógł uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Także wersety od 2 do 4 rozdziału 11 listu do Rzymian. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. We fragmencie tym widać wyraźnie kolejny dowód, kiedy Eliasz stanął przed Bogiem, by oskarżać lud. Bóg zganił go odpowiedzią: zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy się nie pokłonili obcym bogom. Od czasu wyzwolenia Izraelitów z Egiptu, aż do czasu proroka Malachiasza, obok masy niewierzącego ludu zawsze istniała wierząca resztka. Tak było również w czasach Eliasza. Ciekawe jest to, że wierzący Starego Testamentu w Nowym Testamencie zawsze pokazywani są od strony pozytywnej. Eliasz stanowi jedyny wyjątek od tej reguły. List do Rzymian, 11 rozdział, 5 werset. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Trzecim dowodem jest fakt, iż w czasie łaski pojedynczy ludzie z ludu izraelskiego się upamiętali, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa jako ich Zbawiciela. Stanowią oni obecnie resztkę według wyboru łaski. To tylko łaska. I werset 6, 11 rozdziału listu do Rzymian mówi wprost: jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
Jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. To, że Bóg ciągle na nowo przemawia i pociąga do siebie poszczególnych ludzi z ludu izraelskiego, jest czystą łaską. Łaski nie da się połączyć z uczynkami. W myśleniu Izraelitów głęboko zakorzenione były tego rodzaju myśli. Ty musisz, tego ci nie wolno, powinieneś. Dlatego nie było dla nich łatwe uwolnić się od tego. Bezwarunkowo przyjąć Bożą łaskę i się z niej cieszyć. Trzy różnice wewnątrz Izraela też warte są zaznaczenia. I to widzimy w wersecie 7 rozdziału 11 listu do Rzymian. Rzymian 11:7. Cóż więc, czego Izrael szukał? Tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Izrael jako cały lud nie uzyskał Bożej życzliwości, ponieważ jako ogół odrzucili Pana Jezusa, czyli Mesjasza, oraz odrzucili świadectwo Ducha Świętego na początku dziejów apostolskich. Wybrani zostali jednak przyjęci przez Boga. Resztka ta ukorzyła się przed Bogiem i uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa. Pozostali są zatwardziali i wrogo nastawieni wobec Boga, lecz taka sytuacja jest, można by powiedzieć, częścią większości ludu, nie całości. Rzecz ta dotyczy większości ludu, która do dziś trwa w swej zatwardziałości. I także mamy sąd znieczulenia wykonany przez Boga, opisany w wersetach 8-10 rozdziału 11. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dzisiaj. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Na zawsze. Na podstawie dwóch cytatów ze Starego Testamentu apostoł Paweł opisuje sąd zatwardzenia, który dotknął większość ludu izraelskiego. Bóg zesłał na nich ducha znieczulenia. To cytat z proroków, księga Izajasza, 29 rozdział, werset 10. Bóg dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą. Ten fragment pochodzi z ksiąg mojżeszowych. I tutaj przede wszystkim na myśli mamy piątą księgę mojżeszową, 29 rozdział, werset 3. Bóg zaciemnił ich oczy i pochylił ich grzbiet. W tym momencie apostoł Paweł cytuje słowa wypowiedziane w psalmach, czyli psalm 69, werset 23 i 24. Ten Boży sąd jest udokumentowany cytatami z trzech wielkich części Starego Testamentu, z ksiąg mojżeszowych, psalmów i proroków. Jak wiemy z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 44 werset, to są trzy właśnie części ksiąg Starego Testamentu z punktu widzenia Pana Jezusa. Bóg odwraca się tylko na pewien czas i to mamy udowodnione w wersecie
11, łatwo zapamiętać, Rzymian 11, 11. Mówię tedy, czy potknęli się, aby upaść, bynajmniej wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Poprzez odrzucenie Mesjasza Izraelici jako cały naród upadli. Czy pozostanie tak na zawsze? Wiemy ze Słowa Bożego, że nie. Nie zostanie tak na zawsze. Stało się tak jedynie na określony, krótki czas, gdyż odrzucenie Izraela otworzyło drogę do zwiastowania zbawienia wielu ludziom z wszystkich innych narodów. Bóg wykorzystał zawodność, upadek Izraela, aby zwiastować Ewangelię innym. Przez to działanie pragnie pobudzić Izraelitów do zazdrości. Mają rozpoznać, co stracili przez odrzucenie i ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa. Kolejna rzecz to jest rzecz opisana w wersecie 12, 11 rozdziału listu do Rzymian. I tutaj mamy takie objawienie, bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Ten fragment musimy rozważać w powiązaniu z wersetem 15. W obydwóch wersetach przedstawione są te same fakty. Tutaj widzimy bardziej stronę człowieka, natomiast w wierszu 15 stronę Bożą. Zarówno upadek, jak i porażka Izraela mówią o tym, że Bóg na pewien czas odstawił na bok ten naród izraelski. Poprzez odrzucenie Pana Jezusa Chrystusa upadli i stracili swoje szczególne stanowisko jako lud Boży. Jednak ich odstępstwo stało się korzystne dla innych ludzi. Innym narodom oferowana jest teraz bez przeszkód i bezpośrednio łaska Boża ku zbawieniu. Dla nich jest to nieocenione bogactwo. O ileż bardziej ich pełnia, gdy Bóg wprowadzi resztkę z ludu izraelskiego błogosławieństwa Nowego Przymierza, błogosławieństwa Tysiącletniego Królestwa, znów dzięki Izraelowi narody będą odbierać obfite błogosławieństwa. Te dwie rzeczy apostoł Paweł powtarza również w wersecie 15, ale bardziej ze strony działania Bożego. List do Rzymian 11, rozdział, werset 15 mówi: jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Tutaj widzimy stronę Bożą. Bóg odrzucił Izraela i oferuje teraz pojednanie całemu światu. Jego pojednanie oznacza ofertę ratunku dla wszystkich ludzi w czasie łaski. Gdy jednak w przyszłości znów przyjmie cały lud Izraela, reprezentowany przez wierzącą resztkę, objawi się narodom przez Izraela. Wtedy, kiedy zacznie się nowe przymierze, ziemia będzie pełna poznania Pana. Tak mówi Księga Izajasza, 11 rozdział, 9 werset. W odpowiedzi na to wszystkie narody będą służyć Bogu i Go uwielbiać. Rzecz ta będzie jak powstanie do życia z martwych. List do Rzymian, 11 rozdział, od 13 do 14 wersetu. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję,
Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. W tym zawierającym wtrąconą myśl w fragmencie apostoł Paweł zwraca się do narodów. Mówi do nich: jestem waszym apostołem, to rzecz pewna. Bóg objawił mu to już przy jego nawróceniu. Dzieje apostolskie 26 od 17 do 18 wersetu oraz list do Galacjan, drugi rozdział od 7 do 8 wersetu. Taką informację zawierają. Gdy apostoł Paweł głosił Ewangelię ludziom z pogan, miało to wpływ na Izraelitów. Zostali Izraelici pobudzeni do zazdrości, co miało służyć ku temu, by niektórzy z nich przezwyciężyli swoją dumę i uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób apostoł Paweł chlubnie wykonywał swoją służbę. Drzewo oliwne. To jest kolejna rzecz, na którą tutaj trzeba zwrócić uwagę. Drzewo oliwne nie mówi o postanowieniu Bożym dotyczącym Izraela czy Kościoła, zgromadzenia. Chodzi tu raczej o świadectwo Boże na ziemi i łączące się z nim błogosławieństwo. I tutaj mamy 16 werset, który nam o tym mówi, rozdziału 11 listu do Rzymian. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Na początku chcemy tutaj oczywiście sobie wyjaśnić trzy wyrażenia z tego wersetu. Czym jest zaczyn? Czym jest korzeń? Więc zaczyn, albo dosłownie pierwociny, zaczyn oznacza kogoś pierwszego. Z chronologicznego, czyli czasowego punktu widzenia, za którym to podążają inni potomkowie. Z kolei korzeń oznacza przodka, założyciela narodu. Święty, z kolei święty, mówi tutaj o tym, że Bóg wywołuje jakiegoś człowieka bądź naród ze świata i rezerwuje go dla siebie. Słowo święty pochodzi od czasownika poświęcić, uświęcić, z którym po raz pierwszy spotykamy się w Księdze Mojżeszowej, drugi rozdział, trzeci werset, gdy Bóg poświęcił dzień siódmy. Okoliczność ta pomaga nam zrozumieć właściwe znaczenie tego słowa, które oznacza po prostu zarezerwować coś dla Boga, odłączyć dla Niego. Abraham był zaczynem i korzeniem. Bóg podarował mu obietnicę i poświęcił go, czyli wywołał ze świata, by był jego świadkiem. Na podstawie jego zachowania żyjące w jego otoczeniu osoby nazywały go księciem Bożym, bo mamy tego świadectwo w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 23, w wersecie 6. Abraham, przodek Izraela, ze względu na swoje świadectwo był zaczynem. Gałęziami, potomkami jest wybrany i odłączony lud izraelski, który ostatecznie miał składać dla Boga w tym świecie zbiorowe, kolektywne świadectwo. Rzymian 11:17. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Niektóre gałęzie zostały odłamane. W czasie łaski Bóg odrzucił Izraela jako swego świadka. Gałązki z dzikiego drzewa oliwnego oznaczają ludzi z narodów, którzy w chrześcijaństwie świadczą o Bogu i są przez Niego posłani. Gdy narody trzymają się chrześcijańskich zasad,
Gdy narody trzymają się chrześcijańskich wskazówek, gdy narody trzymają się chrześcijańskich zasad, Bóg im błogosławi. Za to oczywiście nie można nabyć sobie miejsca w niebie, ale powodzenie ziemskie i dobrobyt na ziemi już tak. Błogosławieństwo to można łatwo zaobserwować przez ostatnie 2000 lat w krajach chrześcijańskich. Im bardziej jednak ludy te zaczynają porzucać Boże normy, na przykład w małżeństwie i rodzinie, tracą również to zewnętrzne błogosławieństwo. Podwójny sen Faraona, widziany w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 41 rozdział od 1 do 7, o krowach i kłosach, mówi proroczo właśnie o tym. Po czasie błogosławieństw nastanie w krajach chrześcijańskich czas biedy, ponieważ znieważyli Boże zasady. I także mamy werset 18 rozdziału 11 listu do Rzymian. Nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz że korzeń ciebie. Jako chrześcijanie nie powinniśmy wynosić się nad Izraela. Nie wolno nam gardzić nim. Nie nosimy bowiem korzenia, lecz korzeń nosi nas. Co to oznacza? Oznacza to, że lud izraelski jest na ziemi głównym świadkiem dla Boga, a chrześcijaństwo jest w swym świadectwie jedynie swego rodzaju rozwiązaniem tymczasowym. I werset 19 rozdziału 11. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. To prawda, naturalne gałęzie zostały odłamane. Izrael został odstawiony przez Boga na bok. Prawdą jest również, że zamiast nich zostały wszczepione dzikie gałęzie. Bóg świadczy teraz przez chrześcijaństwo i błogosławi narody przyznające się do chrześcijańskiej wiary. Z kolei list do Rzymian 11:20. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze, nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Naturalne gałęzie zostały odłamane z powodu niewiary, to znaczy, że nie przyjęły Mesjasza. Z tego powodu Bóg ich odrzucił. Ty zaś trwasz dzięki wierze, wyznawcy chrześcijaństwa posiadają to stanowisko, nie z obietnicy, lecz z łaski, na podstawie wiary. I przynajmniej formalnie deklarują przyjęcie Chrystusa. Zamiast wzbijać się w pychę, powinni się bać. Chrześcijaństwo nie ma żadnych podstaw, by się chlubić ze stanowiska świadectwa i błogosławieństwa. O wiele bardziej należałoby przemyśleć prawdę wyrażoną przez znane przysłowie. Pycha chodzi przed upadkiem. List do Rzymian 11, rozdział 21, werset. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Również my, jako chrześcijanie, jesteśmy odpowiedzialni za nasze zewnętrzne stanowisko. Gdy chrześcijaństwo zawiedzie w swym świadectwie, straci to szczególne miejsce. Także list do Rzymian, 11 rozdział, werset 22.
Rzymian 11:22, zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Bóg surowo postąpił z Izraelem, odstawiając go na bok. To tylko jego, Boża dobroć, że chrześcijanie mogą teraz świadczyć dla niego. Choć Paweł tutaj jedynie przyjmuje, że chrześcijaństwo zawiedzie, to my dzisiaj wiemy, że tak właśnie się stało. Dlatego też nie ulega najmniejszej wątpliwości, że również chrześcijaństwo jako świadectwo zostanie wkrótce odrzucone przez Boga. I mamy Rzymian 11:23. I oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Resztka z Izraela uwierzy w Boga w czasie 7-letniego ucisku, po pochwyceniu Kościoła, przed rozpoczęciem nowego przymierza. A więc resztka Izraela uwierzy w Boga w czasie ucisku, a przez to zostanie na nowo wszczepiona. Bóg ustanowi tę resztkę, reprezentanta całego ludu, znów jako swoje świadectwo i będzie jej błogosławił. Stąd mamy list do Rzymian 11:24 werset. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś szczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Chrześcijanie zostali wszczepieni wbrew naturze. Ich pozycja nie jest tak wysoka jak pozycja Żydów. Nie mają obietnic i tylko tymczasowo postawieni są na miejsce świadectwa. Naturalnymi gałęziami są Żydzi. Z natury nadają się do tego, by świadczyć na ziemi o Bogu. Zostaną więc znów wszczepieni do swojego drzewa oliwnego w czasie Nowego Przymierza, w 1000-letnim królestwie, czyli po 7-letnim ucisku, czyli 7 lat po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu Kościoła z ziemi. A więc zostaną więc znów wszczepieni do swojego drzewa oliwnego w 1000-letnim królestwie, znów będą służyć swemu właściwemu przeznaczeniu. I wiemy, że Zbawiciel przyjdzie z Syjonu. Tak mówi nam Rzymian 11, rozdział, werset 25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Apostoł Paweł przestaje tutaj mówić językiem obrazowym, jak poprzednio mówił językiem obrazowym o drzewie oliwnym. Pragnie, żebyśmy zrozumieli tę ilustrację, dlatego też znów przedstawia bezpośrednio lud izraelski. W ten sposób jesteśmy w stanie przenieść wypowiedzi o drzewie oliwnym na sytuację tego ludu. Częściowo to się tyczy większości, częściowo co odnosi się do większości, na lud izraelski przyszła zatwardziałość, ale pojedynczy ludzie z Izraela wierzą. Aż poganie w pełni wejdą. Ta pełnia pogan to wierzący, którzy w obecnym czasie łaski przechodzą przez drzwi Ewangelii. Bóg zna liczbę wykupionych z tego okresu. Kiedy ostatni z nich uwierzy, czas chrześcijaństwa się zakończy. Wtedy Bóg znów zwróci się do Izraela. I mamy list do Rzymian 11, rozdział, wersety 26-27. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi,
gdy zgładzę grzechy ich. Cały Izrael, reprezentowany przez przyszłą resztkę, będzie zbawiony. Stanie się to dzięki Wybawicielowi, Panu Jezusowi Chrystusowi, który przyjdzie z Syjonu. Jest nim Pan Jezus Chrystus. On odwróci bezbożność od Jakuba i uzdrowi odstępstwo od Boga. A to będzie przymierze moje z nimi. Pan obiecał usunięcie grzechu ludu, to całkowite przebaczenie grzechów całemu narodowi. Gdy Pan Jezus objawi się w chwale, Bóg cofnie swoją karcącą dłoń ciążącą na ludzie izraelskim. Wskazówkę na to znajdujemy w księdze Izajasza, 40 rozdział, 2 werset. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Werset 28 rozdziału 11 listu do Rzymian. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Żydzi są wrogami Ewangelii łaski Bożej zwiastowanej obecnie wszystkim ludziom. Wykonując swoją służbę, apostoł Paweł musiał gorzko przekonać się o ich nienawiści. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi. Bóg miłuje Izraela, ponieważ wybrał go już w czasach Abrahama jako swój własny lud. Są umiłowanymi ze względu na praojców, a nie z racji zakonu. W tym zawiedli. Jednak, ponieważ Bóg dał obietnicę patriarchom, miłuje lud izraelski. Z tego samego powodu miłuje go również apostoł Paweł. I mamy 29 werset rozdziału 11. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bóg podarował swojemu ludowi obietnicę bezwarunkowo i z czystej łaski. Wypełni też to, co wobec niego postanowił. Mimo zawodności ludu, Bóg nie żałuje swoich postanowień, ale trzyma się wszystkich swoich obietnic. I wersety 30 i 31. Jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. My, ludzie z pogan, niegdyś nie wierzyliśmy Bogu, lecz służyliśmy bożkom. Dostąpiliśmy jednak miłosierdzia Bożego i w pewnym sensie stało się to dzięki niewierze Żydów. Bóg odwrócił się od nich do nas, to wielka łaska. Również Izraelici dostąpią w przyszłości miłosierdzia, gdy nadejdzie czas ich duchowej odnowy. Pomimo, że obecnie większość z nich nie wierzy Ewangelii zbawienia zwiastowanej wszystkim ludziom, to w przyszłości wierząca w Pana Jezusa Chrystusa resztka z Izraela zostanie przywrócona do społeczności z Bogiem i swojej poprzedniej uprzywilejowanej pozycji. Również i to będzie możliwe dzięki jedynie na podstawie Bożej łaski. Także mamy werset 32 rozdziału 11 listu do Rzymian. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Niewiara oznacza tutaj upadłość człowieka. Upadek człowieka. Słowo niewola oznacza skutki nieposłuszeństwa. Apostoł Paweł podsumowuje obydwie grupy. To jest Izraelici i chrześcijanie nie sprostali powierzonej im odpowiedzialności i muszą ponieść tego konsekwencje.
Bóg jednak zwrócił się do nich w ich beznadziejnej sytuacji z łaską. Bóg naprawdę jest Bogiem wszelkiej łaski. I także mamy trzecią pieśń pochwalną w tym fragmencie i ona może być uznana za zaczynającą się w wersecie 33 rozdziału 11 listu do Rzymian. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Rozmyślając nad drogami Boga z człowiekiem, który oferuje Ewangelię łaski wszystkim ludziom i wypełnia wszystkie obietnice wobec Izraela, apostoł Paweł w podziwie otwiera swoje usta i wielbi Boga. Trzecią pieśń pochwalną w tym liście rozpoczyna zawołaniem o głębokości, bogactwa. Przed jego oczami stoją Boża wielkość i wzniosłość. Rzeczywiście mamy do czynienia z wszechwiedzącym Bogiem. Jakże niezbadane są wyroki Jego. Bóg okazuje wiele cierpliwości wobec ludu izraelskiego oraz człowieka w ogóle. Mimo to wykonuje sądy według wymiaru swojej sprawiedliwości. Jaki, w jaki sposób i na jak długo to czyni, jest dla ludzi niezgłębione. Niewyśledzone są drogi Jego. Drogi Boga z człowiekiem są boskie i wyższe niż myśli ludzkie, dlatego też nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć ani pojąć. Rzymian 11, 34-35. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż najpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Tak, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Co Bóg czyni i jak działa, wykracza poza nasz rozum. Któż był doradcą Jego? Nasza odpowiedź brzmi, przecież nikt nie był. Bóg jest najwyższy, działa według własnych myśli i planów. I 11 rozdział listu do Rzymian, werset 36. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Tak, tutaj widzimy z Niego. On jest źródłem wszelkiego swojego postępowania z człowiekiem na ziemi. Przez Niego On wypełnia wszystkie swoje zamierzenia. Ku Niemu wynik Jego działania zawsze przyczynia się ku Jego chwale. Jemu niech będzie chwała, Jemu należna jest wszelka chwała i uwielbienie, teraz i na wieki. I z radością musimy się do tego przyłączyć. Tutaj, jeśli chodzi o 20 rozdział listu do Rzymian, 11 rozdział, werset 20, przepraszam, jeśli trochę inaczej to powiedziałem. A więc jeśli chodzi o list do Rzymian, 11 rozdział, 20 werset. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. I tutaj trzeba mieć świadomość, że w tłumaczeniu wydanym przez brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne doszło do pomyłki. Zerknijcie, proszę. Werset 20, zresztą ja mam tutaj właśnie to nie dopisane. Widzimy, prawda? Werset 20 i widzimy, że brakuje nie. Jest wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Ale to dotyczy tylko części wydań. Oczywiście jest to oryginalna brytyjka.
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. To jest wydanie, które tutaj sobie mamy. O, widać wyraźnie ten numer. Natomiast jest to ewidentnie błąd, bo niektórzy próbują to racjonalizować. No więc nie ma czego tu racjonalizować. Mam tutaj Brytyjkę z 1966 roku. Też nowy przekład. I tu proszę zobaczyć sobie. O, widać, widać. I teraz, jeżeli pójdę do Rzymian, list do Rzymian, rozdział 11, werset 20. Słusznie odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś wiarą stoisz, nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Czyli widać w 66 to nie występowało. No w ogóle to jest bardzo ciekawe wydanie, że tak powiem bokiem przy okazji wspomnę o tym, bo tutaj mamy na przykład Jana Ewangelię. Jest Ewangelia Jana i zobaczcie, jak wygląda werset 18. Boga nigdy nie widział. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony syn, który jest na łonie ojca, ten go objawił. Syn. Natomiast potem w późniejszych wydaniach Brytyjki już jest inna forma w 18 wersecie pierwszego rozdziału Jana. No i teraz jeszcze mam wydanie Brytyjki. Jak najbardziej późniejsze. Wracamy znowu do listu do Rzymian. I to jest wydanie współczesne. To jest ten Nowy Testament, który do części paczek dokładam. Jeśli ktoś zamawia Nowy Testament, a akurat mam, to wtedy tą wersję może ode mnie otrzymać. I mamy Rzymian. Jak najbardziej nowoczesne wydanie. I co my tu widzimy? Słusznie odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie wzbijaj się w pychę. Widać tutaj. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Czyli wydanie z 2020 któregoś roku też to nie posiada. Więc to nie jest tak, że to Brytyjka celowo usunęła owe nie. Zatem 11 rozdział, werset 20 musi zawierać sobie to nie wzbijaj się w pychę. Nie wzbijaj się w pychę. Dziękuję za uwagę. Następnym razem chciałbym, żebyśmy się zajęli Rzymian 12 rozdział i tematem tym będzie piąta część listu do Rzymian i będziemy się zajmować chrześcijańskim życiem i chrześcijańska służba. Czyli jaka powinna być odpowiedź wierzącego, jest opisane w liście do Rzymian od 12 do 16 rozdziału. I piąta część listu do Rzymian zawierać w sobie może albo zawiera w sobie odpowiedź wierzącego na miłosierdzie Boże opisane w rozdziale 11 listu do Rzymian. I jeśli Bóg pozwoli, będzie naszym tematem chrześcijańskie życie i służba chrześcijańska opisana od Rzymian 12 rozdziału 1 wersetu.